Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj przystąpimy do zagrania w FIFA 17. Zapraszam was do obejrzenia odcinka sponsorowanego przez Aleksander Strohanow, który napisał: Indie kontra Polska, graj pornografią. Doskonały pomysł, Aleksandrze, nie mogę jednak tego zrealizować, ponieważ jest to materiał dla dzieci, młodzieży i dorosłych, ale są tam też dzieci. Nie możemy. Przepraszam. Komentarz, który miał najwięcej lajków, należy do Krzychu 17. Portugalia kontra Belgia. Graj Portugalią. PS. Kiedy co jest grane? Dziękuję za ten mecz. Myślę, że będzie wspaniały. Że uda mi się zdobyć pozytywny wynik na koniec spotkania. Kiedy co jest grane? Nie wiem. Postaram się zrealizować nowy odcinek Co jest grane. Jak najprędzej. Przystąpimy teraz do zagrania w FIFA. Ej, jedna z ciekawostek przed meczem jeszcze taka, bo chcieliście ciekawostki, abym nagrywał na kanale. Czy wiecie, że Cristiano Ronaldo gra w reprezentacji Portugalii? Aha, i przy okazji pokażę wam nowego daba. Jak jest coś takiego, nie? Żebym tylko w nic nie walnął. Jak się robi to takie o, nie? To ja wymyśliłem nowego. Musicie uderzyć bicepsem o bok głowy. To nie jest heil, to jest po prostu takie, wiecie... Jak robicie tak, to robicie tak o. To jest fajniejsze, polecam, to jest moje firmowe, ja wymyśliłem, przez przypadek. Bo ja zawsze zamiast zrobić tak, to robię tak o. Czuję się jak Superman po wylewie. Zaczynamy spotkanie. Cristiano Ronaldo gra w Portugalii. Tak, to jest ciekawostka na pewno. Quaresma też gra w Portugalii. Quaresmy pewnie nie znacie, bo nikt go nie zna. Pepe możecie kojarzyć z takiej drużyny z Madrytu, nazywa się Real Madryt. Podsumowując, nie grałem w FIFA i to nie są żarty. Nie grałem w FIFA jakoś 15 dni. Ostatni raz grałem w FIFA, kiedy nagrałem chyba ostatni odcinek kariery. Jak to się nazywało? Jak to się nazywa? Copy Zilla. Wtedy ostatni raz grałem w FIFA, także pozdro 600. Co to było? Cristiano... jeszcze taka jedna informacyjna rzecz, jeżeli mnie subskrybujecie, plus jeżeli mnie zasubskrybowaliście teraz, to kliknijcie w dzwonek przy mojej subskrypcji i dajcie, włączcie powiadomienia. Wiecie jak to się robi, bo inni youtuberzy tym molestują was na pewno i to tak strasznie. Nie będę robił żadnych pokazowych filmików jak to zrobić. Jak nie wiecie to piszcie, ale to jest banalne, wiadomo, chodzi tylko o ten dzwoneczek. Bo YouTube oczywiście zrobił tak, że teraz nie będziecie dostawać powiadomień. I w ogóle ostatnio dostaję mniej wyświetleń. Mimo, że robię filmy, które są... Co to było? Chciałem powiedzieć, że mimo, że robię ostatnio filmy, które są nie dotyczą FIFA i są dziwne, ale to było jeszcze dziwniejsze. Wiecie, ja mam w dupie tą FIFA ogólnie już, nie? Ja ją nagrywam i sprawia mi to przyjemność, fakt, ale jak ja widzę, co odpieprzają obrońcy i to, czego gracz nie jest w stanie zrobić i obronić, to po prostu mnie demotywuje do działania. Przysięgam, FIFA jest... zła. Ale w sumie nie ma co się dziwić, jak ja już w ogóle nie gram w FIFA. Ja... W Ultimate Team ostatnio grałem chyba 2 miesiące temu. Karierę sobie gram, ale to tak wiecie, na chillu. Sam ze sobą. Jeszcze mamy André Gomesza. O! Zapomniałem nie wstawiać André Gomesza. Kurde. Bo to co ten człowiek, on jest w Barcelonie, jakby ktoś nie wiedział. To co... On gra ostatnio, to oczy mi krwawią. Nie mogę patrzeć, jak ten zawodnik gra. Nie mogę. Świetne podanie, André Gomes. Świetne podanie. Zabij się. Co to było? Co to było? Ile razy będę miał takie gówno w każdym odcinku? Dlaczego takie rzeczy się dzieją?
Dlaczego sędzia nie gwiżdże fauli? Nic! Nic! Serio? Dawaj, Gomesz, pokaż coś! Jezu, ale wiecie, to jest też najlepsze. Dacie klasę światową, czy tam coś innego i te wyższe poziomy i już bramkarze są nie do pokonania. To możecie się obsrać z tym padem w ręce. To w ogóle... Jaki jest sens grania w FIFA jeszcze? Jaki jest sens? Oprócz zbierania tych super kart na FIFA Ulti... Frustracja, level expert, żaden fifacz na YouTubie nie wkurza się na to coś, tak jak ja. Żaden. Jak ja bardzo o to nie dbam. Tak bardzo o to nie dbać. Padłem i leżę jak Valdez, kuźwa. Dobrze, teraz Si Ronaldo, słuchajcie. Czemu? Jak ty to wiedziałeś? Dlaczego boty? Ja wiem, że to było do przewidzenia, że ja zejdę do środka. Kurde, mogłem też inną sztuczką, ale kurde. Dlaczego te boty wszystko wiedzą? Jak teraz stracę gola, to serio mam to w dupie. Czy wy widzieliście, co robią moi zawodnicy i jak bardzo nie potrafią odebrać piłki? Jak ja mam odebrać za nich piłkę? Gdzie jest Cristiano? Tutaj dopiero, Jezu! Co to było? Ej, no! Miejcie jakieś życie, ludzie! Co wy tak napieprzacie? Matko święta! Obrona Częstochowy, no przecież patologia. Jezu, Cristiano, nareszcie! Kur... Ile można? Te boty napieprzają jak takie no-life'y, które całe dnie grają w FIFA, bez kitu. Jak tacy pojebańcy. No przysięgam. Nos mi się zatkał. FIFO, jesteś dumna z siebie? Ej, serio. Jezus, Renatka! Renatka, jak ty grasz pięknie dzisiaj! Renatka, jestem dumny z twoich umiejętności! Ładnie, ale... Mimo, że zjechałem Andre Gomesza, no bo w prawdziwym świecie gra jak gówno, no sorry, no nie da się tego inaczej ująć. Tak naprawdę to... tu dzisiaj sobie daję radę jakoś. Uwaga, Andre Gomesz! Przy piłce! Spalony! Papier! Czemu wy nie pilujecie linii spalonego, wy głupie szma... I to jest właśnie mój błąd, że... że oglądam mecze Barcelony. Potem sam chcę wejść z piłką do bramki. I to jest patologia. To mi siedzi głęboko w głowie. Dlatego ja czasem nie strzelam z daleka, tylko staram się tymi podaniami wejść. A te boty i tak wiedzą, gdzie my zagramy, więc musimy być szybsi, kuźwa, niż, nie wiem, prędkość światła. Musimy łamać schematy, kuźwa, tej pieprzonej gry. João Mario, Quaresma, no kur... do Ronaldo. Fuck. Nie mogę krzyczeć. Słuchajcie. Tam śpi mój dziadek jeszcze. Nie mogę krzyczeć. Ja pierdziel, bo nagrywam rano, bo byłem u lekarza. Ale wiecie, nie leczyłem. I wróciłem, jestem niewyspany. Gra mi się słabo. No kurde, no wiecie jak ja gram po pierwsze? Coraz gorzej, to nie jest coraz lepiej. Poza tym jestem śpiący. I jeszcze gram rzadko ostatnio, ale See Ronaldo. On po prostu tutaj robi nam grę. Ciekawe, jakbym na przykład nie miał Ronaldo w składzie. To bym się zesrał, no co? Patrzcie znowu, Si Ronaldo, Cronaldo do Gomesza. Jeszcze, co tu się dzieje? Czemuś to odebrał, zabije ci staro. Uwaga. Azar. Nie ma dogrywek. Dobra, już, koniec. Oddaj pi... Jezus. No Gomesz, wystartuj do... Dobrze, Gomesz. No kurde, no czemu on w grze tak dobrze gra? Gra w grze. Ja pieprzę, no przestańcie tak napierd... Nie, uwaga. Bardzo niebezpiecznie teraz było. Kurde. Jezu, no przecież te boty tak napierdalają, że się nie ma jak ruszyć. I to jest chore. EA Sports, czy wy macie jakieś, nie wiem...
kuźwa owsiki, żeby w te boty wpakowaliście taką agresję? Przecież oni grają jak takie zombie, oni jak biegną jak kuźwa reksio do szynki. No porąbani. Zero logiki w tym, co robią. Najlepsze jest to, że sędzia nawet ich kwauli nie gwiżdże, jak oni tak się wbijają. Ale fakt faktem, nie w każdym meczu tak jest. Kurwa. Jezus, się przestraszyłem, przepraszam. Przepraszam. Na ryj to przyjął, na ryj to przyjął. Patrzcie, co robi Ronaldo, jeszcze wybił piłkę, Jezu, wygraliśmy, słuchajcie, coś niesamowitego. Statystyki wam pokażę, bo zawsze krzyczycie, że nie pokazuję statystyk. Tu proszę, proszę. Patrzcie sobie na nie, ja ich nawet nie omawiam, albo nie, omówię. Strzały prawie to samo, patrzcie na to. 7-5, 7-4. Przejęcia, takie same. Faule. Ja miałem faul, gdzie oni mieli chyba z 50, ale sędzia, ale po co gwizdać? Przecież to jest tylko gracz, jakiś śmieć, który się męczy na klasie światowej. Przecież kim są gracze dla nas? Celność strzałów wyższa, dobra. Kończymy. Mecz ten przyprawił mnie o... Chciałem użyć jakiegoś neologizmu. Zespół wkurzenia stałego pourazowego. Tak to nazwę. Jeszcze do tego w nawiasie fifowego. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego spotkania. Zaczynamy słońce razić. Słońce to zło, nie? Ludzie powinni żyć w ciemności. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Piszcie w komentarzach, jaki mecz następny mam zagrać i ja go oczywiście nagram. Kliknijcie w dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia, że wrzuciłem film na YouTube'a. Zasubskrybujcie. Dajcie łapkę w górę, jeżeli się podobało. Jeżeli nie, to dajcie łapkę w dół. Piszcie komentarze. To już mówiłem. Do zobaczenia. Na razie.